dzisiaj w Katowicach wielkie, wspaniałe, wielogodzinne święto nowego cyrku. Nowego cyrku, czyli takiego, który stawia na człowieka, na jego własną ekspresję, na jego umiejętności, na jego chęć podejmowania ryzyka. Nie na sztuczki ze zwierzętami, ale na sztukę, która porusza do głębi, która potrafi nas zaciekawić, która potrafi nas zainteresować. A to, co ja uważam w nowym cyrku za najpiękniejsze, to to, że nieważne, czy mam 5 lat, 7, 25, 40 czy 70, mogę przyjść na te spektakle i mogę się zachwycić nimi. Oczywiście na różnym poziomie. Jako dziecko może nie zrozumiem wszystkich treści emocjonalnych, ale na pewno wszystkie triki będą mi się podobały niesamowicie. A jako dorosły, mimo tego, że już trochę w życiu widziałem, to wciąż to, co dzisiaj jest w Katowicach, to, co dzisiaj jest na Inwazji, tego nawet często nie ma na YouTubie. Jest nasz sposób na życie, tak zarabiamy, tak pracujemy i tak naprawdę hobby jest naszą pracą, więc jesteśmy ogromnymi szczęściarzami pod tym względem. Widzicie naprawdę sporo ekip, duża jest ta mieszanka artystów, którzy przyjechali z różnych stron świata i kraju i naprawdę mamy przekrój, ponieważ mamy i latający trapez, i żonglerkę, mamy rosyjską ławeczkę, kupę śmiechu w postaci różnego rodzaju klaunady, która tutaj dzisiaj w Katowicach jest, także naprawdę duży przekrój różnych cyrkowych dziedzin. Myślę, że zresztą czemu nie? Powiedzmy to tak. Drodzy Państwo, w Katowicach dzisiaj jest wielki cyrk.